Witam, witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, na kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed wami zmagania właśnie na torze w Singapurze. Naprawdę bardzo wymagający tor. Mnóstwo zakrętów, mnóstwo koncentracji. Naprawdę wszystko na bardzo dużych prędkościach, także będzie się działo. No i słuchajcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, subskrybujcie kanał Ligi i oczywiście wbijajcie na Discorda, żeby tutaj się z nami pościgać. Także już teraz serdecznie was zapraszam na sesję kwalifikacyjną właśnie do tutaj wyścigu w Singapurze. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Także bardzo gorąco zapraszam. Wiecie, co jest bardzo śmieszne? Że ja kiedyś ustawiłem w ekranie na... myszki komputerowe, jak się z tym czujesz? Fajnie. Opony tu umierają dosyć szybko, czy nie? Boże, ja myślałem, że mi wywala z sesji. No bo kiedyś, bo wyskoczyło mi takie uwaga. Jakieś tam połączenia głosowe są włączone. A kiedyś mi wyskoczyło takie... Ej, to opony tu umierają dosyć szybko, czy nie? Tak, dosyć szybko. 5% no, dlatego, na jednym kołku mniej więcej. Tak, dlatego bierz twardszą mieszankę. No, już za późno. No, ja właśnie wziąłem na szczęście. No, ja wziąłem twardsze, dwa komplety softów. I robię jedno kółko na softach kwalach, to będzie dramat, nie? Nie, ja robię twarde, medy, boże, hardy, medy, softy. Oby, jak no. Będzie padać, to lipa. Unga bonga, unga bonga, czekaj, pstryk. Unga bonga. Nie, ja lubię si. Uwaga, nie, karczesz się jeszcze. Unga bonga, unga bonga. I nie pada! A wyścig! Jest, deszcz! Des! Uga, buga! Idę do Kubasza, czekaj. Des! Oj. Okej, okay, już przepraszam, już się spotkałem. Des! Start na medach i lecimy, albo start na hardach i to do deszczu wytrzymać. Dobra, już jestem spokojny. Co tam, panowie? Checks complete. Świetnie, jak jest deszcz. No, powiecie... Słuchajcie, to było takie coś. Witam, chciałem tylko powiedzieć, że wyścigu będzie do widzenia. A Kubasz takie, aha. Nie, jak się Kakir rodził w Australii, to było... Co to było? Unsafe release właśnie. Nie, wiecie co było dobre, pamiętacie? Pamiętacie, Kwiatos, oj, Kakir poleciał, Kubasz takie, oj. Takie bezduszne ojoj. Takie... Jeszcze nie może być normalnego wyścigu w Singapurze, nie? Nie może być normalnego, ale Jezu, słuchaj, jak ja się będę śmiać, jak się okaże, że... Nie, wygramy wyścig. Nie, powiedzieć wam tajemnicę ludzkości. Wyścig będzie wyglądać tak, bo ja już w jednej lidze taką sytuację miałem. Zaczniemy normalnie, potem będzie zjazd na Intery, a potem na łety. Ej, to zabawę. Ej, to nie opłaca się na sumie, to się najbardziej opłaca zostać na medach w sumie, jak ma padać. Właśnie. Dlatego ja zrobię na medach. W 20 minucie ma padać, to ja bym został na medach, bo to się najbardziej opłaca po prostu. No bo softy tak szybko zżerają, ale nie chcę, ja ci powiem. Ja już w jednej lidze takie coś miałem. I wiesz, co się okazało? Że właśnie zaczęło się normalnie, pięknie, wszystko ładnie na softach, ale się okazało potem, że tak. Najpierw wszyscy zjeżdżaliśmy po Intery, a potem to zacznie tak, zacznie padać lekko i zacznie się z tego tak, że nagle z innacka będzie mi się tak śmigać. Tak miałem w jednej lidze w 19. Ale to wiemy tak, w sumie to się nie opłaca na softach wystartować do wyścigu w ogóle. Tak, ja robię to tak. Nie. Na softach to jest najlepszy pomysł. Nie. No jak to nie? W połowie wyścigu ma zacząć padać. No, to ty co odjedziesz na softach, a potem masz przewagę. Ale musisz się zjechać. Ale softy nie dotrzymałem do deszczu. A, tam gadacie. Dobra, znacie się. Ja unieważniłem sobie kółko. Nie zaczynałem go nawet. No tak niestety. Oj, to prawda. Uważaj, Clover, ja jadę. Ciśnij. Uważaj. Jak coś to stoję, nie musicie uważać. Clover, jakby coś, no to ja jadę bez linii, więc ciekawie będzie. Dobra, spoko. To mnie nie rozwala na starcie.
Nie, ja to jest sobie, nie, to jest sobie na razie tak jeżdżę normalnie, wiesz. No może potem bez paliwa pojadę na piasku. Nie, ja zrobię takie coś. Zatankuję się na więcej. Nawet jak ja mam teraz 2,32 paliwa, to zdążę zrobić jeszcze szybkie pomiarowe, czy już nie? Szczerze, w 20 byś zrobił. Ale by ci potem zabrakło paliwa. W 19 nie wiem jak to jest. Już mi się to żyło do prawie 20. Ja bym zjechał i założył i zatankował Bolt jeszcze raz. Nie, pojedź te okrążenie, potem się za to będziesz wlec po prostu, będziesz tu oszczędzać paliwo, ale tak to... I tak nie zamierzam na softach tych kwalach, ja więc to tam się szczerze. No, a ty sobie jeszcze bardziej tylko softy uszkodziłeś. Kurde, wiecie co jest to fajne? Wiecie co jest niefajne? Że nie można sobie zrobić własnego kompletu opon. Tak to ja bym na kwalifikacje tak brał. Soft, met. Kaczka na softach. No szczerze, powiem ci, że masz w tej klowerze rację, jeśli faktycznie zacznie padać tak, że kierowcy będą zjeżdżali do boksów, bo na przykład harda albo po meda zacznie padać, no to będą w krytycznej sytuacji. Który to mówisz? Grand Prix Malezji 2010. Kierowcy zaczynają wyścig. I wjeżdżają i ci, którzy na średnich oponach zaczęli. Jadę dotankować, wiesz, nie ma sensu, jadę dotankować Bolt. Słuchaj, ci kierowcy, którzy zaczęli wyścig na tych oponach średnich, czy tam jakieś tam były te pośrednie, no to się okazało, że byli lepsi, ponieważ na przykład Vettel zjechał, Hamilton zjechał i okrążenie później znowu by się zjechał. Słuchaj, jadę zatankować, powiem ci tak. Jeżeli ma padać w połowie wyścigu, to kierowcy jadący na strategię dwóch pistoków mają problem. Oni musieli wyjechać około sekundy na górę. Kakir, pójdziesz, dzięki. Dzięki, Kakir. Słuchaj, bo jakby kierowcy jadący na dopit stopy musieli wyjechać na kółku sekundę szybciej niż kierowcy jadący na jeden. No, musiało być tam być, nie wiem, 20 sekund. No, ponad 20 sekund tam musiało być. No tak, musieliby... Nie musieli mieć przynajmniej 20 sekund przewagi przy swoim pierwszym zjeździe, żeby to miało sens. Nawet ty się na hardy pokusiłeś? Nie, bo ja dzisiaj jadę bez próby czasowej. O, dzięki. Miałeś Karczewski. Miałeś to zrobić teraz szybkie kółko na medal. Ja jadę bez... Albo nie, ja robię box, no bo nie będę się potem wlec tyle tego, no, tyle. No bo dzisiaj na sądach nie planuję wyjeżdżać, więc mogę sobie zrobić to kółko teraz na medal. Drugie. Nie, a ty masz hardy? Weź sobie hardy na początek. Nie opłaca się raczej. Nie, tak sobie jeszcze, żeby jakiś tam mieć po prostu czas do porównania. A teraz robię box. Nie, ja na sofach nie wyjadę tej sesji, nie ma bata. Nie ma mowy, żebym na sofach wyjechał. Ja wyjechałem. Uważam, że jeżeli ma padać po wyścigu, to się to po prostu nie opłaca. Szczerze. A zaraz naszą ligę to będzie władny karambolan w starcie pewnie. No to jest wyścig rzeźnia, także może być różnie. Słuchajcie. Tutaj była dziwna sytuacja, bo jak padało. Nie. Nie, słuchajcie, była taka dziwna sytuacja, że ja jechałem wtedy tempem AMG. Gdzie? To było tutaj w Singapurze. No, w deszczowym Singapurze w pierwszym sezonie. Tutaj ulewa w tym sezonie. Nie, to było takie coś, deszczowy singowy, tak, AMG jechał pierwszy, drugi Miku, trzeci skórzak. Ja jechałem czwarty, nie jechałem, tak wszyscy jechaliśmy właśnie bardzo blisko siebie. Kto wtedy był ja, dobra. 10 minut do końca sesji. Nie wiem, to wygląda głupio, ale to jest master plan, to się uda, Paweł, ja ci mówię. Ta strategia ma sens, ona nie, jest nie, bardzo... Nie, wiesz co ja planuję? Ja planuję wyjechać w końcówce na softach, ale tylko sprawdzić, o ile bym się poprawił, tak sobie tylko porównać. Co ty na to, Kloverze? Ma to sens. Kloverze. AMG, co się dzieje? No bo ten twój czas nie wygląda dobrze. Ja wyjeżdżam na swoich zużytych kartach. To jest moje prawdziwe tempo, a tego... Karczewski jak na pewno, na pewno. Karczewski jeździł Karczewski jeździł w Luku i w VRL, więc tutaj to jest ostry zawodnik. Mat mocarny. Mocarny. A w ogóle Clover. Clover, wiesz co to jest VRL? Virtual, może nie VRL, tylko... E-Superliga. Oto to jest liga, która tak. Pierwszy sezon miała 3 sprinty, drugi sezon miała 2 sprinty, trzeci sezon miała 3 sprinty, a teraz się na sezon czwarty zapisało 12 osób. Aha. To smutne.
No, no oni planowali 4 sprinty. A się napisało. A w końcu splity czy sprinty? Ja zawsze mówię sprinty. Od razu mówię, że tak, według mnie tak. Dzisiaj się posypią skrzydła, według mnie nie na tyle, żeby jakieś tam większe uszkodzenia, ale według mnie dzisiaj się skrzydła posypią przez to, że na przykład ten zakręt takim szybkim nawrotem. Gdzie jest? Czekaj, ci powiem, gdzie to jest. No tam, gdzie jest dwójka, napis na dużej mapie dwójce. No to tam będzie ciężko, na pewno. Prover, ja jadę to okrążenie. A dzisiaj tak się patrzymy, Kakir jedzie na pierwszym miejscu i na ostatnim okrążeniu się rozwala. A nie, to było tydzień temu. Ale nie, chodzi mi, że jedzie z taką przewagą 30 sekund. Opony masz dobre tempo, zarąbiste i się na ostatnim zakręcie spinuje się w bangre. Ej, no nie potrafię poprawić tego swojego czasu na softach. Jak nie potrafisz? No już drugie kółko przejechałem i nie poprawię. Jakąś masz strategię special. Nie, Dark Owen. O, trzeci jestem, szybciej do rodzika pojechałem. Dark Owen, w świecie młodych ludzi to się mówi Ferrari Masterclass. Okej. Okay. O, szlak. Patrz, babecie, jak dowaliłem teraz. No. A ja sobie jadę spokojnie, na moich hardzikach. Pitri jestem. No i bardzo ładnie. Pitri. Ja sobie jadę spokojnie na tych moich hardzikach. 6 sekund straty. Jak to się robi w naszym środowisku? A ja chcę sobie... Dobra, już się chyba w miarę nauczyłem, gdzie tutaj hamować. Chyba jestem gotowy wyjechać na medach. Ej, na streamie jest 8 minut i 0 sekund, a ja myślałem, że jest 0 sekund, a czy 0 minut i tam parę sekund. Już się zastanawiam, że mam taki gówniany czas i nie zrobię na tym fajnie. Który jesteś, Angie? Dziesiąty. A na jakich oponach? Na softach. Kto za mną jedzie? Ja i mam bardzo szybkie. To przeszkodź mu. Nie. Pójdź go. Dzięki. Pójdź go. To w takim miejscu. Nie, tu ja bym cię zblokował, bo ja sam na zjadłem, jeszcze sobie skidu uwaliłem, ale to nie. Nie, potrafię się poprawić na tych softach. Jakąś masz ekstra strategię na bank. A na koniec kwalifikacji walnie taki czas, 2 sekundy przemawia. Tak, dokładnie. Ale to jest Angia, jak on wygrywa kwadę z 5 sekundami przewagi, to się później rozwala w obliczeniu. Nieprawda, a czy naprawdę? Tak, ja to też. Dobra, ja już jechałem do boksu, jestem gotowy na wyjazd na tych metach. Aha, wszyscy koło mnie są na softach. Dobra, zaraz wracam. Ale jestem od krupy szybszy, a to jest bardzo dziwne, bo ja mam 7 sekund. Ale jestem najszybszym kierowcą na Marku! 37. No, mogło być lepiej. Position, ja sobie spokojnie to się pojeżdżę. To nie jest. No ja to miałem właśnie fake clover. W tym momencie tracę 6 sekund straty do lidera, a na hardach poprawiłem się o 4 sekundy. Ale nie skończyłem okrążenia. Patrząc się na medy... Ja nie mam skrzydła, bo przywaliłem w bandę, puszczałem z Darkowana jak to. No ja tak zrobiłem przed... Nie, ja zrobiłem podobnie, ponieważ mnie... A dobra, coś było zostało. Było takie miejsce, że on by mnie przywalił, był tak blisko, żeby przywalił, ja byłem na zjazdowym. Nie, ja tak kiedyś zrobiłem, że chciałem kogoś przepuścić i się patrzyłem do tyłu, gdzie on jest, a był zakręt i zarąbałem w bandę. To było najgorsze miejsce. Tak, ty się nie widzisz w usterkach. Niech zgadnę, te szybkie zakręty tam gdzie na dużej most. Mapie jest napis 2. Tak, tamten przez ten mostek. No, to tam powiem ci, że ciężko jest przepuszczać. Widać sporo osób na medach. Kakir na medach, Rodzik Nerdzio na medach, ja na medach też. Ja też Mamet na hardach i Skorupa na medach. Nie, ja już jestem na... Nie, Skorupa wyjechał na softach. Ja teraz wyjechałem na medach. Ej, ale ty jestem 3-2 za Kaczką na medach, który był na softach. No to dobrze. A w ogóle raz tak miałem, że... Rodzika. Ale raz tak miałem, że chciałem sobie postartować na softach, ale nie wyjadę sobie na medal dla jaj. Dostałem strugę w Abu Dhabi na pierwszej prostej i na drugiej prostej się poprawiłem o 3000, tak? Nawet co mam zrobić, bo mi dziew powiedział, że mój zespół wprowadził, bardzo się narobił w przygotowaniu bolid na ten wyścig i mam się odpłacić dobrym wynikiem, a jak mam to zrobić, jak ja jestem na softach ostatni? Okay. Wyjedź na nowych softach, polecam. No i zobacz, co tam ile tym jesteś w stanie zrobić. Nie, czekaj. Ja... Ty na medak wyjechałeś. Już nie zdążę chyba nawet zrobić kółka, wiesz?
robisz, musisz teraz tylko pędzić na... Tylko, że ja mam zatankowane paliwo na 34 okrążenia i muszę je zjechać. Co? Nie musisz! Do boksu zjeździ się od tanku. Ale on może nie zdążyć zrobić kółka w takiej sytuacji. No. Ale no to daj sobie bogate hers, kers, boże nie kers, ers. Hotlap, no lordzik, i... pobije mnie. Trzeci lordzik. Na medach? Na medach. Nie, no jak ja nie zrobię czasu. Nie, jeśli ty AMG wystartujesz 10, no to ja, no to według mnie będzie największa sensacja sezonu. Ojej, ja bym sobie teraz skrzydło uwalił. Lider mistrzostw świata chyba, czekaj, nie, Nerdzio prowadzi. Co nie? Tak, ale tam jest na strygi szkoł. Dobra, ja zacznę pomiarowo okrążenie. Ja nie wyjeżdżam już w tej sesji, panowie. Ja już garam, że tej sesji nie opuszczę. Nie, wyjedź sobie na softach i sobie zobacz, ile byś się wprawił, jak byłbyś na softach. Bez sensu, zostawię sobie komplet. I tak szczerze, softów ja na wyścigie będę dać za panem. Chyba, że będzie safety jakiś to. Unieważniłem okrążenie, kurde. Teraz, kurde, czekajcie, muszę sobie zaoszczędzić paliwo. Nerdzio jest na hardach! Nerdzio na hardach! Czekajcie, ja teraz muszę sobie zaoszczędzić paliwo. Ale zdupiłem, kurde. Dobra, ja teraz muszę szybko pędzić, by... Kurde, ale będę mieć strasznie zużyte te... Kurde, ale jestem zły na siebie. No ja tak samo, stary. Ale ja na softach nie będę wyjeżdżać, no bo jak faktycznie... Wyścig ma tak być, że kierowcy będą musieli na softach nie dotrzymałem do deszczu, no to ja powiem ci, nie jestem chętny, żeby na softach. No bo szczerze według mnie 20 minut to jest dobry 50% wyścigu. No i tam według mnie, nie wiem w ogóle, czy dotrzymają mety, tak powiem. Ten, który według mnie ten, który by startował na hardach, a w tym momencie AMG jest 11, więc możesz sobie wybierać hardy. A czy chyba będzie 11, bo ja cię raczej pobiję, jak ty masz tam. Cicho, bo ja muszę teraz szybko to paliwo zmniejszyć. Dobra. Aha, ty zrobiłeś 1,42, jakim cudem? Ja mam 1,43. O kurde, gdzie tu się zmienia paliwo, bo ja zapomniałem. Ten jak samochodu. O, dobra. O tego ma się przyjaciół. Dobra, biorę najmniejszy, na 2,5 okrążenia. O ile je w ogóle dobra. Robić. Teraz, dobra, teraz muszę się skupić w obręcie. Nie, jeśli teraz nie zrobię okrążenia, to już na 100 wygodnie. Znaczy zrobię jeszcze jedno, ale to już będzie po zabawie. Ja na takich, czy ja już nie zrobię wtedy na medach takiego czasu jak chcę. Dobra, pierwsze zakręty, sekunda urwana. Według mnie na 2 sekundy się do Dark Owena zbliży. Dobra, pięknie, 2 sekundy już wyrównane. Lordzik się wycofuje, spoczko. Szczerze, ja wolę startować ostatni niż na przykład. Nie, jeśli mam to sobie... Już wróciłem, panowie. Spoko, akurat na moje pomiarowe okrążenie, które jest do kitu, bo ja je zepsułem, nie. Dobra, pojadę jeszcze jedno, ale mi paliwo już... Polnazik kończy kółko na softach. Ale słabo będzie. Polonezik ósmy. Kto ósmy? AMG na wyjazdowym, czy zdąży? Powinienem. No raczej tak, raczej to szraben. Jezu, Clover! Miar, ja dałem dupy. Zblokowałem koła w jednym zakręcie, no i nie ma szans, żeby nawet chyba AMG... To jest walka o pole position przepotężna, Dark Owen kontra Ken. Nie, ja już nie poprawię. Wszystkim. Ja już nie poprawię. O, ale dowalił. Ja już z garażu nie wyjeżdżam w tej sesji. Zrobiłem co miałem zrobić, planie nie było zrobione i tyle. Czysta strona. Ale dałem dupy, kurde. Dawaj Darkowan. Nie, ja już nie poprawię, nie. Dobra, no. 10, Boże Święta. 4 sekundy straty. Nie poprawia się. 4 sekundy straty, ja pier... Ale dałem dupy w tych kwalifikacjach. Polnazik ma dobre kółko, może mnie przebić niestety. Clover, ale dałem dupy teraz na tych medach. Miałem urwane 4 sekundy, zblokowałem koła i nie zrobię kółka. Nie mów! Ale... Nie, bo powaliłem sobie ustawienia z tego. Już nie zrobię. Wjechałeś na okrążenie, no, czy... Nie zrobię już. Dawaj, próbuj! Bot mi jedzie, czaisz, bot mi jedzie. Jakim cudem? Bo jak grzebie w ustawieniach. Polonezik się nie poprawi raczej.
Ale dałem dupy z tym czasem. Ja. Koniec kwali chyba. Ej, co idzie? Że gdybym ja nie zblokował tych opon, no bo tam była jeszcze sekunda, to bym który skończył. A nie, nie. Tak, zapomnij o Kahirze, który ciśnie kółko. Kahir? To jest Kahir? Czekaj, gdzie jest Kahir? A to jest... O, ma nowe softy. I czekajcie, będą rekordy jakieś? Nie widzę. Ale zobaczmy, czy Kahir będzie na pole position? Wyjeżdża nie, prosto. Nie, raczej. Nie, za wolno tutaj przejechał tą sekcję nawet. Nie, siódmy. Poprawił się o 40 u mnie. Ale uwaga. SP5, Bawet, jestem piąty na medach. Ja jestem dziesiąty, AMG, Boże, biedaku. Nie warto było jechać na to. No. Mogłeś na medach dostać. A ty się poprawiłeś, tak? Poprawiłem, ale nieznacznie. Ostatni sektor spieprzyłem. Ale ja sobie kółka dumny jestem. A z tego twojego poprzedniego okrążenia, to było na medach? Tak, wcześniej medy były. No to po co ty, człowieku, to robiłeś? No. No nie, ja bym wyjechał szczerze na softach, no bo nie chciałem wycofać się, a nie ty się wycofałeś, dobra. Ty się został Karczewski. Gdzie jest Karczewski? Aj, jestem takim debilem. AMG 7 na medach! Zrobił to. 2000 za nerdzie. Jestem 11, ale... kurde. Jestem 11. Ej, Clover, brać hardy? Ja biorę hardy na start. Mi się ustawienia klawiatury zresetowały. Ale na tych hardach to moim zdaniem to się zefrasz po prostu.